Witam Was. Dzisiaj razem z Tomkiem obsługujemy kongres Hewlett-Packard Enterprise. Robimy ten kongres w Łodzi, w Hiltonie. Jest to fantastyczny kongres, na którym jest około 300 osób. W tym momencie rozpocznie się gala rozdania statuetek, oficjalna kolacja galowa, więc całe tutaj miejsce za mną już jest przygotowane pod tą kolację. Widzicie, jak to pięknie wygląda. Zespół ma próbę na scenie. Jakąś godzinę temu zakończyła się część pierwsza, gdzie użyto techniki holograficznej i pierwszy raz fotografowaliśmy takie zlecenie. Masa zdobytej wiedzy, bo nie było to łatwe. Bardzo pomogła nam próba, na której byliśmy, próba generalna, która odbyła się jeszcze dzisiaj przed południem i ona naprawdę nakreśliła nam to, jak to będzie wyglądało. Więc najważniejsze dla nas było przygotowanie przed imprezą, bo mało rzeczy byśmy zrobili, gdybyśmy nie widzieli tego przed i na spokojnie przemyśleli, jak to wszystko fotografować. Fotografowaliśmy wszystko bez lampy. Ja się przejdę tutaj, jestem w tym momencie na balkonie. Pokażę Wam, jak to wygląda, jakie jest ciężkie oświetlenie na tej sali. Jest to dużo lepsze oświetlenie niż było w momencie, kiedy fotografowaliśmy pierwszą część, czyli część z hologramami. W tym momencie, tak jak widzicie, mamy bardzo punktowe światło, fioletowe stoły, one są też słabo doświetlone. Także przygotowaliśmy sobie na balkonach lampy doświetlające. Korzystamy z lamp Quadralite AD200, AD600. Zestawy bateryjne, także nie musimy tutaj szukać żadnych kontaktów, nie musimy dodatkowo używać żadnych kabli. Jest to bardzo fajny zestaw, umożliwia szybkie rozłożenie i szybkie złożenie po evencie, co też jest istotne. Co jeszcze? Pokażę Wam tutaj te lampy. To są lampy właśnie AD200. Rozkładamy je po dwie, dlatego że po prostu pracujemy we dwójkę z Tomkiem i każdy z nas ma swoją lampę, każdy z nas pracuje na osobnych kanałach po to, żeby zmieniać sobie ustawienia lamp w zależności od swoich potrzeb i własnych preferencji, więc rzadko kiedy używamy tych samych grup, bo po prostu nie lubimy sobie jakby wchodzić w drogę. Co Wam jeszcze mogę pokazać? Próba zespołu. Zobaczcie. Tam na dole jest scena. Zespół sobie sprawdza wszystko. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Jeżeli mnie dobrze słyszycie, co pewnie dopiero sprawdzę w domu, to zasługa mikrofonów Rode Wireless Go. Ja sobie tutaj podjaśnię troszkę, choć to niewiele dało. Przysłona 2.8, 1.50, ISO 3200, także widzicie, ciężkie warunki. Sala bardzo ładnie wygląda, taki przejeździk, jak to wszystko jest zrobione tutaj w Hiltonie. Ja Wam powiem jeszcze tak od siebie, że bardzo lubię tą salę, bo ona ma balkony. To jest chyba stara sala kinowa. W ogóle to jest stara wytwórnia filmów tutaj i Hilton był wybudowany obok tej sali i jakby wchłonął tą wytwórnię filmową. Więc to jest świetne miejsce, żeby organizować eventy, wymagające eventy, eventy, w których trzeba wykorzystać przestrzeń, w których można świetnie wykorzystać przestrzeń. No i tak jak tutaj Wam wspominałem, znowu mamy lampy. My mamy w sumie 10 lamp, także podzieliliśmy się tymi lampami po 5. Rozłożone mamy je raz, dwa, trzy, cztery i piątą mamy tam w rogu, także tak to wygląda. Przede wszystkim skupiamy się na tym, że będziemy fotografowali ludzi za stołami. Oczywiście też musimy pamiętać, że na scenie będzie się masa rzeczy działa, będą wręczenia nagród, ale tam mamy zapewnione dobre oświetlenie i tam wystarczy lekko dobłysnąć lampą na aparacie i to wystarczy. Pokażę Wam jeszcze mały backstage, jak to wygląda tutaj.
właśnie z tej perspektywy, popatrzcie, piękna sala. Ta sala się właśnie przygotowuje, ostatnie poprawki, ale coś fantastycznego. Ludzie tutaj w Hiltonie pracujący naprawdę robią kawał świetnej roboty, bo przezbroić salę w tak krótkim czasie do zupełnie innego klimatu to jest coś fantastycznego, także szacunek, bo to jest naprawdę wyzwanie. Okej, idę sobie dalej. Idę sobie dalej jeszcze. Okej. O, właśnie. O, tutaj jeszcze mamy tą lampę AD600. Ja sobie na początku filmu doświetlałem nią. Ale teraz wyłączymy sobie światło. Ale mnie podświetla. I tutaj akurat to jest lampa Tomka. Więc ja sobie ją ustawię. Znaczy Tomkowi ustawię tak jak była. Także delikatnie jeszcze do góry Tomkowi damy i będzie dobrze. Okej. 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 Ustawiam ją lekko na skos, bardziej równolegle w tamtą stronę, dlatego że zauważyłem, że bardzo fajne światło lampa daje, jeżeli ona nie uderza prosto w obiektyw, tylko tak się ślizga bokiem i wtedy te zdjęcia nie są tak ordynarnie doświetlone od tyłu w takiej typowej kontrze, tylko to światło jest bardziej bokiem. A wiadomo, że będziemy bardzo dużo zdjęć robili od strony sceny w tą stronę, więc nie chcę, żeby ta lampa była centralnie w obiektyw skierowana w większość zdjęć. No i co? No i tyle, słuchajcie. To jest chyba wszystko. Przejdę sobie jeszcze tutaj. Wow, naprawdę sala pięknie wygląda, powiem wam. Na filmie tego nie będzie widać, ale to jest coś niesamowitego. Ostatnie spojrzenie dla was. Także trzymajcie się. Hej.